Wolsztyn jest wielkim potencjalnym okręgiem wyborczym. Nie zapominają o tym posłowie pełniący swoje dyżury poselskie. 23 marca w Urzędzie Miasta dyżur poselski pełnił poseł ziemi lubuskiej z ramienia Unii Wolności pan Czesław Fiedorowicz. O godzinie 12 spotkał się z zarządem miasta, a od 14 był do dyspozycji mieszkańców Wolsztyna. Po dyżurze poprosiliśmy pana posła o krótką rozmowę. Płacimy datki różne. Powiedzmy, była taka sytuacja, że... To już trwa od dłuższego czasu? Nie, to jest inicjatywa, która trwa około ubiegłoroczna, ale powiedzmy z listopada. Zbieramy pieniądze. No, macie konkretny aparat ustalony już? Nie, znaczy nie wiem. Ja to jest przedstawicielstwo w Poznaniu, ale japońska aparata Loka 500, uniwersalny, taki do diagnostyki ogólnej, to fantastyczny i najrozsądniejszy, jeżeli chodzi o cenę. Pełen serwis. Czesław Fiedorowicz jest przewodniczącym parlamentarnego zespołu samorządu lokalnego oraz członkiem Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji do Spraw Młodzieży, Kultury Fizycznej i Sportu. Panie pośle, jakimi problemami zajmuje się zespół parlamentarny? Zespół parlamentarny jest to typowy zespół, który ma zadanie lobbować, ma za zadanie bronić problemów samorządowych, oprócz tych, którymi się zajmuje Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego, a więc problemy samorządu są na tyle powszechne i dzisiaj one wyrażają się problemami dotyczącymi finansowania gmin, zmian ustawy o samorządzie terytorialnym, problemami ustaw, które mają wpływ na politykę mieszkaniową gmin, problemów finansowania dróg, nie naszych bardzo często, jak również sprawy, które mają taki charakter, powiedzmy, ustrojowy, jak sprawa samorządu powiatowego. Staramy się tymi problemami niezależnie sejmować, wprowadzać jakieś przepisy, które poprawiają trudną naszą sytuację samorządową. W ten sposób czasami obradując w nieco innym trybie, jak na komisjach, które mają to zasadnicze zadanie wykonywania określonych obowiązków wynikających z kierowanych tam ustaw, czy też projektów uchwał sejmowych. Pan tutaj o powiatach. Jest to sprawa, która budzi wiele kontrowersji, wiele emocji. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy? No jest powołana Komisja Nadzwyczajna do spraw ustawy o samorządzie powiatowym. Wiadomo, projekt wniosła Unia Wolności i wzbudza on kontrowersje, szczególnie wśród posłów PSL-u. Myślę, że powszechnym jest tutaj pogląd taki, że powiaty są potrzebne. Problem polega tylko na tym, kiedy. Zdaniem PSL-u im później, tym lepiej. Naszym zdaniem ta reforma jest potrzebna. Praca Komisji Nadzwyczajnej jest, powiedzmy tak, w 50% zrealizowana. Myślę, że nie później jak w 1997 roku jednak będziemy mieli wybory do samorządu powiatowego. No, jednym takim sygnałem wskazującym jak gdyby na inny sposób myślenia i kierunkowania prac nad drugim szczeblem samorządowym jest próba uczynienia województw jako województwa samorządowe wcześniej przed powiatem. No ale zobaczymy wkrótce. Myślę, że nowa koalicja, nowy rząd jasno się wypowie w tej kwestii. Chciałbym wrócić tutaj do spraw związanych ściśle z samorządem. Nasuwa się tutaj takie pytanie, jeśli chodzi o dodatki mieszkaniowe. Czy nie uważa pan, że zostały one należycie przygotowane? Znaczy, myślę, że mówi pan tutaj o ustawie o najmie lokali, dodatkach mieszkaniowych. W istocie rzeczy ten problem, który w tej ustawie zawarta dotyczy najmu lokali, jest, myślę, powszechnie akceptowany, dlatego że stara ustawa, stare prawo lokalowe było w zasadzie już nie do zaprobowania. Natomiast ta nowa ustawa wprowadziła zasady rekompensowania dla ludzi biednych, którzy nie mają do zapłacenia czynszu dodatki mieszkaniowe. I co do tego też nie ma kontrowersji. Jest problem tylko skąd na to pieniądze. Mianowicie narzucono na gminę obowiązek wypłacania tych dodatków mieszkaniowych nie tylko mieszkańcom lokali komunalnych, ale również mieszkań prywatnych i spółdzielczych. Nam się wydaje, iż jest to podstawowe instrumentarium państwa. To państwo powinno zapewnić środki na wypłatę tych dodatków mieszkaniowych. I dzisiaj jest tak śmiesznie skonstruowane rozporządzenie o dodatkach mieszkaniowych, które jak gdyby
mimo powszechnie zgłaszanej możliwości uzyskiwania dotacji przez gminę od wojewody na dodatki mieszkaniowe, ono jednak wyklucza taką możliwość i wiele gmin nie może korzystać z tych dotacji z budżetu państwa i stanowisko samorządów jest jasne. Mianowicie tak jest, że gminy chętnie będą płaciły dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców lokali komunalnych, ale dla spółdzielczych i prywatnych niech realizowane to będzie już w systemie płacy z kasy rządowej. No właśnie, jakie jest stanowisko w tej sprawie pani minister Blidy? Czy nie uważa pan, że troszeczkę lekceważy ten problem? Ja myślę, że pani Blida tak w istocie troszeczkę podchodzi tak chaotycznie i lekceważąco do tej kwestii, choć ostatnie jej wypowiedzi jak gdyby wskazują na to, że powoli rozumie, że to nie jest tylko pogląd jakichś kilku gmin, które nie wiadomo czego chcą, tylko że rzeczywiście jest pewna dolegliwość, która powoduje kłopoty tak dla mieszkańców, nie tylko dla nas samorządowców. I sama zapowiedziała ostatnio, iż ustawa o najmie lokali dodatkach mieszkaniowych wymaga zmiany, a zatem można się spodziewać pewnej korekty, z której będą tak zadowolone gminy, jak i mieszkańcy, a zatem będą tutaj pewne uproszczenia tych procedur. A z drugiej strony też pozostaje kontrowersyjnym kwestia naliczania wysokości czynszów. Natomiast ona jest zróżnicowana w zależności od tego, jakie jest to miasto, jaka jest rzeczywiście możliwości i finansowe, ale i też stan substancji mieszkaniowej. W ostatnich czasach budownictwo spółdzielcze praktycznie nie rozwija się z wiadomych względów. W związku z tym poważnie myśli się o budownictwie komunalnym. Czy ma ono przyszłość? No pan, jak pan wie, jestem posłem opozycyjnym, posłem Unii Wolności, a zatem trudno mi wypowiadać się w tej chwili za koalicję rządzącą, za rząd, jakie ma rozwiązania. Te, które były prezentowane w trakcie debaty sejmowej dotyczące przyszłości rozwiązań budownictwa mieszkaniowego, w tym i komunalnego, nie są zbyt pasjonujące. Ja myślę, że tutaj gminy nigdy nie będą, tak jak w wielu innych krajach europejskich, nie będą głównymi inwestorami budownictwa komunalnego. To tak nie jest. Nigdzie w Niemczech w dużej mierze miasta nie budują mieszkań komunalnych. Zajmują się tym firmy prywatne, które są inwestorami, następnie sprzedają bądź wynajmują. I myślę, że ten kierunek jest tu pożądany. Gminie pozostaje możliwość zbudowania mieszkań socjalnych dla tych ludzi, którzy z różnych względów muszą być eksmitowani bądź też nie mają szans na uzyskanie mieszkania, a gdzieś muszą mieszkać, ale to jest pewien poziom niezbędnych potrzeb. Natomiast gmina musi ukierunkować na stwarzanie warunków pod budownictwo i wielorodzinne, i jednorodzinne, więc uzbrajać tereny, budować drogi. Natomiast no, nie może wyręczać firm budowlanych i innych inwestorów, którzy muszą na tym zarabiać. Mieszkanie jest towarem. Mówi pan o budownictwie socjalnym. Czyżby sugerował pan powstawanie slumsów? Ja myślę, że na zachodzie właśnie powstawały slumsy i one są. Każdy nawet najbardziej bogaty kraj świata ma slumsy takich, jakich w Polsce nie ma. Natomiast myślę, że to już nie są takie czasy, jak w latach 60., gdzie w czasie tego kapitalizmu powstawały slumsy. Natomiast my musimy stworzyć warunki socjalne, czy mieszkania socjalne. Nie nazywałbym ich slumsami, dlatego że one muszą być zaopatrzone w wodę, muszą być ogrzewane, ale o niezbyt wysokim standardzie, tak by ludzie, którzy są przenoszeni z mieszkań, choćby z tego powodu, że nie płacą czynszów, bądź też są eksmitowani, no mogli zamieszkać w godziwych warunkach. No ale powiedzmy sobie, że możliwości gminy na budowanie takich również bloków są jednak ograniczone. Panie pośle, jest pan posłem, ale zarazem również burmistrzem miasta Gubin. Czy te funkcje nie kłócą się troszeczkę ze sobą? Znaczy, ja myślę, że one ogromnie pomagają i wzajemnie się uzupełniają. Jedyny mankament to jest to, że ja mam więcej pracy. Mianowicie ja praktycznie pracuję codziennie bez przerwy od godziny 7 do godziny 20-22. I tak jest od prawie 2 lat, kiedy zostałem posłem. A więc dzieje się to kosztem mojego czasu prywatnego dla mojej rodziny. Natomiast ja myślę, to jest, wydaje mi się, szczęście, że są ludzie, którzy są burmistrzami, a więc mają na co dzień do czynienia z tymi podstawowymi problemami. Kiedy jest wielka debata o wielkich sprawach, to można bardzo często swoim wystąpieniem sprowadzić na ziemię tych, którzy tylko teoretycznie spoglądają na pewne rzeczy. W wielu parlamentach jest właśnie tak, że
burmistrzowie są członkami parlamentu i myślę, że to jest dobrze. Także staram się tutaj jak najlepiej reprezentować interesy samorządów i to nie jest reprezentowanie jakiejś grupy interesów, dlatego że problemy samorządów to są problemy całej Polski. Polska jest podzielona na samorządy, więc jakoś mi się to udaje. Natomiast no, wie pan, nie twierdzę, że jestem doskonałym posłem, doskonałym burmistrzem, bo o to trzeba zapytać i wyborców, i mieszkańców Gubina. Na pewno znajdą jakieś krytyczne uwagi do mojej pracy. Panie pośle, jest pan częstym gościem w Olsztynie. Jak odebrał pan informację, że w Olsztyn znalazł się w 6 najlepszych gmin i miast ekologicznych? Z zazdrością naturalnie, po prostu w ogóle ja tutaj Jasiowi Koziołkowi, dobremu burmistrzowi zazdroszczę tego, że wy tutaj macie takie ładne miasto, sympatycznych mieszkańców. Ja bardzo lubię Olsztyn i to nie mówię dlatego, że dzisiaj jestem burmistrzem, ale ci, którzy mnie znają, ja tu wielokrotnie przyjeżdżałem do Olsztyna wcześniej, wydaje mi się, że przyjeżdżał będę długo. Podoba mi się sposób zorganizowania miasta, społeczności, aktywność i tutaj wielu rzeczy wam zazdroszczę. To nie jest tylko tak, że my tam w Gubinie mamy bardzo dobrą sytuację. Ja swego czasu nawet rozważałem, by miasto Olsztyn stało się miastem partnerskim dla Gubina, bo wiele cennych doświadczeń właśnie moglibyśmy przenieść i ten stały kontakt tutaj z burmistrzem, władzami samorządowymi stanowi dla mnie dobrą lekcję. Ja się tutaj w Olsztynie również dużo uczę. Dziękuję bardzo za rozmowę.